Cześć, tu Sylwester, Was, mistrz gry. Dzisiaj zapraszam w przygodę razem z basistą i wokalistą zespołu Lochy i Smoki, Arkiem. Cześć, to ja. Zastanawiałem się, jak zacząć dzisiejszą rozmowę. Jeżeli już jesteśmy przy takim trochę gamingowym, nerdowskim klimacie, doszedłem do wniosku, że pytania dla Ciebie będę wybierał losowo, rzucając kostką. Super. Ja mam pecha w kościach akurat, więc mam nadzieję, że tym razem mi szczęście będzie sprzyjać. Jesteś gotowy? Ja jestem gotowy. Szósteczka. O. Czy Happy Set to polski Weezer? Tak. Ale nie mam nic więcej do powiedzenia na ten temat. Szczerze mówiąc, Weezera słuchałem dosłownie jednej płyty w życiu i nigdy nic poza tym. Happy Seta to nawet aż tyle nie słuchałem, muszę się przyznać. Więc kurczę, no nie wiem. Jeżeli chodzi właśnie o takie nerdowskie granie w Polsce, to nie mamy właśnie za bardzo takich odpowiedników tego Weezera i powiem Ci, że jedyny polski zespół, jaki widziałem że na żywo coverujący Weezera, to był właśnie Happy Set. Nie? Stąd tak? Pytanie gdzieś mi przyszło do głowy, że faktycznie coś takiego jest. Nie? Koleżka na froncie, też taki skromny chłopak w okularach, teksty takie bardziej osobiste. No tak, tak. To jest to przełożenie właśnie tego klimatu, tych takich amerykańskich sweterków i właśnie tych nerdów, przegrywów tak zwanych, nie? No u nas to nigdy nie było chyba takiego stereotypu, tylko prędzej taki właśnie typowy student, nie? Więc jeżeli gdzieś tam między tym jest wspólny mianownik, to ty, no jak najbardziej. No. Dlatego mówię tak, tak. No to, co powiedziałeś, trochę dotyka tej istoty, nie? Bo tak jak mówisz o tym typowy student, to jak patrzysz na takie zespoły jak Weezer, czy nie wiem, Nerf Herder, no nie? To są takie zespoły, które trochę ten studencki, koleżowy klimat, czy taki high schoolowy, bycia przegrywem ostatnim do drużyny na WF-ie, gdzieś tam penetrują mocniej. Tak, tak, no tak hołubią go nawet, nie? Że to jest, jednak starasz się obrócić to w to, co cię popycha, w to, co jest jakby twoją dobrą stroną, nie? No nie, ja też tak powiedziałem z tym typowym studentem, no wiesz, nie uwłaczając tam Happy Setowi, którego, no mówię, no po prostu moje skojarzenie to jest cały czas z czasów moich chyba licealnych, jak wyszła ta piosenka, no i wtedy było w dobrym tonie nienawidzić Happy Set, prawda? Może nie tyle nienawidzić, co no nie mówić, przynajmniej gdzieś tam w tych kręgach, w których się obracałem. Tak naprawdę wyrosłem z tego dopiero niedawno, w ogóle z czegoś takiego, że są takie rzeczy, których nie wypada lubić, nie? Albo nie lubisz tylko dlatego, że to jest właśnie, no mówię, no w dobrym tonie, tak jak mówiłem wcześniej. Może nie niedawno, ale właśnie gdzieś tak sobie uświadomiłem, że mam cały czas w głowie zakorzenione jakieś takie dziwne zdanie na temat rzeczy, których niespecjalnie nigdy się pochylałem nad nimi, a jednak mam, wiesz, taką niechęć do tego, nie? Zupełnie niepotrzebną, zupełnie niezrozumiałą. No i takie też było podejście do takiej muzyki jak emo, która teraz ma ten swój taki revival, jak to już powiemy światowo, ale no, dobrych, nie wiem, 10 lat temu czy 15, no to śmieszkowało się z takich zespołów i traktowało ich się not cool, no, nie? Że to jest coś, to nie jest fajnie powiedzieć, o kurde, nowa płyta My Chemical Romance jest zajebista, nie? To nie było to, co mówisz kolegom, no nie, zespołu. No tak, tak. Wiesz, to jest w ogóle śmieszna historia, bo emo generalnie, ja swojego czasu prowadziłem, jeszcze zanim jeszcze grałem w Lochach, taki mały fanpage na Facebooku, to lata temu było sobie gdzieś tam, wiesz, w wolnym czasie prowadziłem dobre emo. Mhm. I jakby głównym motywem stojącym za założeniem tego fanpage'a było właśnie to, żeby gdzieś tam pokazać, że to stereotypowe emo, czyli no, wiesz, no, był moment, że się na Blink mówiło, że to emo, że generalnie wszystko, no ten cały klimat amerykański hot topic, ten Sync Kids i to wszystko, wiesz, no MySpace'owe jakieś klimaty. No, mi to nie do końca nigdy gdzieś tam współgrało z tym, jak ja to widzę, jak ja to odbieram. I właśnie jakby chciałem pokazać tą drugą stronę, która oczywiście, że teraz to nawet nie ma o czym mówić, to jest niesamowicie popularne, już wiesz, do tego czasu wyszły te wszystkie jeszcze emo rapy, to jakby już teraz ten gatunek, jeżeli można mówić o takim gatunku, się totalnie jakby zrewajwalował do tego stopnia, że to już jest, że nie ma problemu, żeby stwierdzić, co jest czym. Natomiast wtedy faktycznie to skojarzenie było takie, że no mówię, jak ja swojego czasu
mało chlubnie nosiłem też jakąś tam dłuższą grzywkę na boku, to za mną woli Tokio Hotel na ulicy, nie? A gdzieś sam w tym samym momencie, gdzie owszem też słuchałem to Michael Linker Romance, które teraz cały czas jest wypominane, a nigdy nie miałem z tym problemów. W tym samym czasie słuchałem gdzieś, wiesz, Page 99, Saetie, czy Sesie, nigdy nie wiem, jak to się wymawia. Czy Orchid, czy wiesz, Street Smart Cyclist, Snowing, to wszystko było takie kapele, które dla mnie jakby miały ten wspólny mianownik, mimo wszystko, mimo że jedne były trochę bardziej punkowe, inne trochę bardziej, no może nie pod grind podchodzące, no ale Power Violence i tak dalej, to wiesz, Orchid i te wszystkie tematy. Te 10-15 nawet lat temu, to faktycznie to podejście do tego było zupełnie inne, nie? I ta świadomość o tej muzyce była zupełnie inna. I dlatego de facto też my, jak od początku, jak zaczynaliśmy grać z Lochami, to sobie za taki lekki punkt honoru postawiliśmy właśnie pisać, że po prostu gramy emo, nie? Jakby niespecjalnie przejmować się tym, jak to ostatecznie będzie brzmiało. Wiadomo, tak długo jak to gdzieś tam te wszystkie nasze rzeczy, które chcemy, żeby zawierało, zawarło, faktycznie brzmiało jak to, jak chcemy, ale niespecjalnie kierować się, że to ma być, nie wiem, to ma być jakiś taki rock, albo taki punk rock, albo takie coś, to jest po prostu emo. I tyle. Nie? I wszystko jakby, co się z tym kojarzy, gdzieś tam znajdziesz. Żeby tak to trochę właśnie zrewitalizować, trochę to podejście. No bo takim politycznie prawnym zwrotem na emo w Polsce był emocjonalny hardcore, że to jest spoko, nie? Że to jest hardcore, tylko taki, wiesz, z emocjonalnym tak. Wokalem, z tekstem takim życiowym, to nie emo, absolutnie, oczywiście, że nie, tylko taki hardcore emocjonalny. Tak, 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 no tak, to prawda, tak było, no. Z czego to wynika, tak twoim zdaniem? Ta publika w Polsce jest taka bardziej macho. To znaczy, nie wiem, czy macho, ale może też właśnie dlatego, że trudno mi powiedzieć, no będę zgadywał. Może właśnie też dlatego, że to emo się tak kojarzyło, jak się kojarzyło, że nawet wiesz, Ian McKellen czy ktokolwiek, wiesz, osoby, które są kojarzone gdzieś tam ze startem tego emo, oni zawsze się odżegnywali od tego terminu, nie? Że coś takiego było, że faktycznie ta nazwa wydawała się czasem taka trochę bez sensu. I może, żeby bardziej zaznaczyć, że to stoi jedną nogą cały czas mocno w tym punk rocku, nie? Stąd ten hardcore. No bo jak mówimy emocjonalny hardcore, no to mówimy głównie tak o Złodziejach Roweru pewnie, o x innych zespołów, które no też miały swoje konkretne brzmienie, prawda? To raczej większość tych zespołów, że oni nie sięgali po amerykańskie wzorce, tylko raczej co, hiszpańskie, francuskie, nie? Więc to też troszeczkę inna półka mi się wydaje, troszeczkę inne inspiracje i tak mi się wydaje, że to jest stąd. Że po prostu gdzieś tam inaczej, wiesz, skąd indziej sięgali, nie? Bo jednak jest tyle twarzy tego, no tak samo, wiesz, no słyszysz, jak słuchasz dalej idąc, mówimy o emo, porozmawiajmy też o screamo, nie? Czy tam skramzach, czy jak zwał. Bo to też jest kontrowersyjna nazwa. Słyszysz francuskie screamo, no to słyszysz, że to jest francuskie screamo, prawda? Słyszysz amerykańskie screamo, teraz zazwyczaj też. Słyszysz, że to jest amerykańskie screamo, to wszystko ma taką swoją otoczkę jakąś, takie swoje brzmienie. Więc no wydaje mi się, że to gdzieś stąd się bierze, niekoniecznie te jakieś maczystowskie powody, tylko wiesz, tylko to, no bo... No tak, no chyba tyle mam do powiedzenia na ten temat, chyba tak mi się to kojarzy. A to emo, które wygracie, to jest słowiańskie emo? No jest po polsku, no to jest słowiańskie oczywiście. I śpiewamy głównie o tych. Południcach, więc wiadomo. nie wiem, trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie, bo to też nigdy nie było. Nie wiem. Naprawdę mam problem z odpowiedzią na to pytanie, bo z jednej strony chcę powiedzieć, że ja na przykład jak się zaznajomiałem z emo, to takie kapele właśnie, ja nigdy nie wszedłem do końca w tych Złodziei. Słowa we krwi dużo później gdzieś obczaiłem. Ja raczej chodziłem w tą muzykę przez jakieś soulsiki, przez tego typu tematy, poznając gdzieś zachodnią scenę. Więc chcę powiedzieć, że nie, bo brzmieniowo też mi się wydaje, że raczej kradniemy głównie od po prostu Amerykańców, ale z drugiej strony masa tekstów jest, szczególnie na pierwszej naszej nagrywce, to jest, lekko mówiąc,
i może to jest showstopper, że to mówię, ale lekko mówiąc jest, no choć trochę inspirowana The Last albo no jednej z moich ulubionych kapel z polskiej sceny, czyli Worse Mean Nothing. I więc no na pewno gdzieś tam tej słowiańszczyzny trochę jest, ale to też trudno powiedzieć, że te kapele są jakieś takie mocno nasze, nie? W sensie, że to też nie można powiedzieć, że to brzmi jak takie czyste polskie emo, no bo tak naprawdę co to znaczy? Za mało jest tych kapel, żeby wyklarować taki styl, nie? Który gdzieś ci się będzie kojarzył. Nie? Chociaż tą scenę zamborowską, którą wspomniałeś, to tam zespołów było Oreiro, April, Złodziej Rowerów, to oni faktycznie mieli jakieś takie swoje brzmienie charakterystyczne, że od razu kojarzyłeś, że o, to jest ta ściana wschód. Tak, tak, zdecydowanie. Ale to też chyba nie wszystko można powiedzieć, że to się mniej więcej w tym samym nurcie, powiedzmy, skupiało. Jednak to brzmienie było takie swoje, takie ichnie. No widzisz, no ja właśnie też, Złodzieje nigdy mi nie siedli, a z kolei April, jedna dla mnie z ważniejszych kapel polskiej sceny, nie, w ogóle. Czy emo? Nie wiem, no nie mnie to oceniać. No raczej nie, bym powiedział, że raczej nie, ale to już jest wchodzenie w szczegóły. No to tak emocjonalny hardcore zdecydowanie. Tak, tak, dokładnie tak. Szachujemy tymi wszystkimi nazwami. Ja cały czas też mam gdzieś z tyłu głowy taką myśl, że to są tylko etykietki takie mało istotne. One fajnie naprowadzają na pewne rzeczy, ale no wiesz, ja to raczej tylko po to, żeby, ja przynajmniej tak to traktuję, że to są, te etykiety są po to, żeby móc się gdzieś wpisać w jakieś skojarzenia, nie? Żebyś po prostu mniej więcej wiedział, czego oczekiwać. A gdzie to dalej pójdzie, to już jest tam, wiesz, to już są różne rzeczy, różne klimaty. No czasem mniej, czasem więcej, bo są kapele, które grają na przykład hardcore, taki jak w latach 80. i wiesz, że ich pierwsza płyta, piąta i dwunasta będzie brzmiała dokładnie tak samo. Też prawda. Nie chciałbyś, żeby brzmiała też inaczej, nie? No tak, tak, tak. No tak, trudno po Slapshocie na przykład oczekiwać, że nagle metalcore zaczną grać, prawda? No ale tak. A słyszałeś już nowy numer My Chemical Romance? Tak, słyszałem, ale jak na razie tylko raz i tak niespecjalnie mi został w głowie. Ale mi też te ostatnie płyty, tak, ostatnia płyta jeszcze przed rozwiązaniem niespecjalnie mi podeszła, chociaż tam już bardziej doceniałem to światotwórstwo Weya, bo ja też, przepraszam, lubię jego komiksy, lubię go jako scenarzystę komiksowego i bardzo mi się podobało to właśnie w jaki sposób, nawet jeżeli nie trafiały do mnie muzycznie te płyty, to sposób kreowania tych światów wokół tej płyty mi bardzo leżał. Nie? Estetycznie, tekstowo też, że to się tam wszystko spajało jakoś, że jakaś tam historia, że to były takie rock opery, nie będąc rock operami do końca. Właśnie też, no koncept albumy też nie będąc do końca koncept albumami, bo tak mi się wydaje, no trudno to porównywać do jakiegoś Tomiego czy czegokolwiek, nie? Ale tak, to bardziej już ceniłem ich płyty pod koniec, pod tym kątem niż muzycznie, więc ten nowy kawałek na razie taki jest meh. Ale na żywo bym zobaczył, nie ukrywam. Wiem, że grają, nie mogę akurat wtedy jechać, trochę sobie pluję w brodę, ale no, mogłoby być fajnie. Tak na pierwszy rzut ucha mam wrażenie, że jednak wracają trochę do tych wcześniejszych klimatów, jeżeli chodzi o ten nowy numer. Jest to też prawda. Kontynuacja tego, co robili na samym końcu. Na pewno muszę do niego wrócić. To fakt. Ale to tak jest, tak? Nie Every Time I Die, tylko chcę powiedzieć, Funeral for a Friend grało ostatnią trasę taką pożegnalną. Nie, to była pożegnalna, to była chyba pożegnalna trasa, tylko oni chyba chwilę wcześniej wydali coś też. I to, co wydali, ta nagrywka, to był bardzo mocny właśnie powrót do pierwszych ich nagrywek, pierwszych ich demówek. W ogóle nawet ten kawałek, co mają Juno, czy jak też nie wiem, jak to się czyta, więc nie będę próbował inaczej, Juno, to też grali go w wersji jeszcze z demówki przed pierwszą płytą bodajże, akurat wtedy pod Minoką grali między innymi w Poznaniu. No i super to wyszło, nie? Gdzieś tam na początku takie, powiedzmy, że mocniejsze brzmienie, potem parę trochę spokojniejszych płyt i potem znowu na sam koniec znowu powrót tego mocniejszego i bardzo fajnie, bardzo, bardzo im to akurat na plus wyszło, więc może będzie taka sama historia z MCR-em. Zobaczymy. Tak się zastanawiam, czy do tych powrotów, do takiego, wiesz, pierwotnego brzmienia nie skłania ich trochę to na przykład, co robił ostatnio Machine Gun Kelly, no nie? Bo widać, że takie oldschoolowe, pop-punkowe granie, czy nawet wracanie do takich emo klimatów, to znowu się staje gdzieś tam za granicą modne. No chociażby nawet powrót tej, Avril Lavigne, nie? Też przecież miała chyba kawałek w zasadzie zupełnie taki jak z pierwszych płyt.
Nie wiem, ale powiem szczerze, że ja też tego Machine Gun Kelly'ego to niespecjalnie śledzę. Wiem, co teraz gra, ale nie mam problemu z takim pop-punkiem, ale akurat w tym wydaniu jest dla mnie już zbyt taki, już aż jak zbyt z generatora. Nie wiem, jakoś mi nie wpada w ucho po prostu. No, to się głównie o to rozbija, no nie wpada mi w ucho. No to jest też taki, wiesz, punk rock dla początkujących, tak to można nazwać, nie? Tak, nie słyszałeś takich płyt już, wiesz, 500, no nie? To wydaje ci się to takie faktycznie błahe, nie? Wiesz, jeżeli ktoś dzięki temu sięgnie po jakieś inne płyty, starsze płyty, a może potem po jakieś, nie wiem, zaangażowane płyty, cokolwiek by to nie znaczyło, super. No ja w zasadzie też swoją przygodę podobnie zacząłem, nie? Oglądając jakieś punkowe teledyski na MTV czy coś, nie? Jakieś Green Day czy Blinka właśnie. I dopiero potem gdzieś tam wszedłem dalej przez internet i polecajki różnego typu, nie? Ale no, moim takim gateway drag to był właśnie taki pop-punk de facto, więc jakby super sprawa, no ale to chyba już nie dla mnie, chyba już za stary to jestem, mimo że jakbykolwiek to nie brzmiało. No trochę to chyba jest prawda, bo wiesz, jak Blink pojawił się w Polsce i był popularniejszy, Take Off Your Pants and Jacket, to nie było takiej dużej różnicy wieku między nami a Blinkami, nie? Więc teraz nie sądzę, żeby wiesz. Avril cały czas wygląda tak samo, no nie? Więc to jakby nie widać, że ona jest w moim wieku, no nie? Czy chyba nawet starsza jest ode mnie. To wiesz, to dzieciakom może się dalej podobać, ale nie sądzę, że jak oni posłuchają Machine Gun Kelly'ego czy Avril, to będą słuchali Descendants, gdzie gościu wygląda, wiesz, jak ich stary. Nie? No, ale kto wie, wiesz. Może najpierw posłuchają, to wiesz, coś tam myknie, potem dopiero zobaczą, dopiero potem powiedzą, że jednak nie. Ale nie wiem, no zobaczymy. Trudno mi mówić. Nie znam tej młodzieży, ja już nie wiem. Ja samych starych dziadów znam. To w sumie też mówi się, wiesz, że Lochy i Smoki to nowy zespół na scenie, ale tak na serio to już gracie 10 lat, a na scenie to jest jeszcze dłużej, jeżeli chodzi o członków zespołu. No tak, no te 10 lat to właśnie tak kolega teraz wyciągnął, bo ja jestem beznadziejny w datach, ja bym tego w życiu nie pamiętał, ale też pamiętam, że pierwsze teksty to pisałem na samym początku studiów albo chwilę przed nawet studiami, jeszcze gdzieś pod koniec liceum. Więc no to już trochę się już ciągnie, tylko że my też po prostu nie byliśmy aktywni, nie? My nagraliśmy tą pierwszą płytę, trochę zagraliśmy koncertów, a potem dokładnie w tym samym składzie gramy w drugim zespole, w The Throne. I był moment taki, że po prostu stronę nagrywaliśmy. Nie chcę powiedzieć, że płytę za płytą, no ale tak było, że praktycznie jeden rok to płyta, potem kolejny rok kolejna płyta. Gdzieś tam staraliśmy się właśnie jak najwięcej tych koncertów zagrać, a jednocześnie nikt z nas nigdy nie miał na tyle luzu jakiegoś czasu, żeby ciągnąć równolegle na takim samym poziomie dwa zespoły, nie? Na takim samym, nas satysfakcjonującym poziomie. Żeby faktycznie te koncerty jakoś tam prażyły, te próby były grane regularnie, nie? To był zawsze problem. Więc no mimo, że no trochę to już gramy, ale to faktycznie teraz ta płyta to jest troszeczkę taki na nowo się pokazanie, nie? No bo też wiesz, też, no, nie, no tak jak mówię, niektóre z tych tekstów, jak wiesz, no pisałem 12-13 lat temu, to no dość specyficznie śpiewa się, wiesz, jakby ja nie mam z tym aż takiego problemu, tylko ostatnio mi na to zwrócił uwagę kolega ze zespołu i tak o tym myślę, nie? Jak 33-letni facet ci śpiewa złapnie za rękę, zacznijmy biec, nie? Ale no to tak jest, no wiesz, to są gdzieś tam fajne numery, ludzie się przy nich bawią, to chce się je grać, prawda? My też mamy do nich sentyment, no ale właśnie tak jest, że taki czas już minął po prostu od tej pierwszej nagrywki, gdzie w zasadzie nic nie robimy, że nie robiliśmy przez dłuższy czas, że trochę trzeba było na nowo jakoś znaleźć podejście swoje do tego, nie? No ostatecznie gramy chyba tylko dwa numery z tej pierwszej płyty, więc to też jest jeden z tych powodów, nie? Ja tak myślę, że ten czas, że tak spokojnie jakby sobie to rozwijaliście, wyszedł wam akurat na dobre, bo teraz widać, że takie granie jest bardziej popularne niż te 10 lat temu. Jest, tak, zdecydowanie. Nawet jeżeli wtedy ta nagrywka była dość dobrze, dość z dość ciepłym przyjęciem, powiedzmy, się spotkała, to jednak faktycznie nie widzieliśmy, no troszeczkę chyba nie widzieliśmy gdzieś tam miejsca dla siebie, mogę tak powiedzieć, z tym graniem, bo to jest tak, wiesz, ja mam zawsze też takie poczucie, to jest też, w głowie mi to zawsze siedzi, ja nie za bardzo chcę grać
tam, gdzie wiem, że nie do końca mnie chcą. I zdarzały się propozycje, żeby zagrać na takich, wiesz, trochę cięższych imprezach i na przykład ktoś wiedział, że gramy w drugim zespole w tym samym składzie, więc będzie taniej. Ale cały skład inny to były same raczej takie hardkorowe, faktycznie bardziej pod metal podchodzące kapele. No to mi to nie było za bardzo na rękę, nie? Bo to jednak bym się naprawdę czuł trochę jak, no już tak nie powiem co, nie mam jakiegoś dobrego porównania akurat. A teraz z kolei, no teraz to nie ma totalnie problemu o to, nie? Znaczy z tym, bo od tego czasu przecież właśnie przez ten czas, jak my nie byliśmy aktywni, no to masa fajnych kapel powstała, która może, nie, to nie wszystko jest dokładnie tej samej bajki, ale gdzieś tam ta wrażliwość jest na tyle podobna, że czy to byłoby bardziej związane z elektroniką, czy nawet bardziej lekko pod rap podchodzące i cały czas się tam gdzieś na tej scenie, powiedzmy, że niezależnej, poruszające, a chociażby te wszystkie rzeczy, które wśród wokół naszej wytwórni się skupiają, wokół peletonu, nie? To trudno powiedzieć, że to brzmi tak samo, no raczej nie, no właśnie to jest fajne, że to brzmią osobno, ale to wszystko ma na tyle podobną wrażliwość, że to jednak bardzo fajnie z sobą pasuje, nie? I teraz naprawdę nie ma problemu, to teraz to się nawet czasem naobiecujemy i tak się poumawiamy, że o, zagramy razem koncerty z tylu różnym kapelom, z którymi się sami jaramy, że potem aż nam głupio, jak gdzieś tam jedziemy i już jedziemy z kimś innym i wiesz, trzeba komuś innemu odmówić, że jednak nie, bo już tutaj się kasa nie zepnie, bo coś, no bo wiadomo też jak jest, nie? Mhm. No bo jest taki wybór, to jest super, to jest akurat dla mnie naprawdę fajne. Jest też od kogo zżynać pomysły i wiesz, inspirować się, znaczy się. Tak, bo to się też w jakiś sposób się to samo nakręca, jak jest więcej kapel, wiesz, podobnie. Tak, dokładnie tak. A ta publika, to jak w ogóle wygląda, jeżeli chodzi, wiesz, o taką scenę? To też są tacy goście pod 50 ze skórami jeszcze z Jarocina? No wiesz, no różnie, tacy też się zdarzą na pewno, nie? Nie, my też, od tego powrotu to my nagraliśmy dopiero też tam 6-7 konceptów chyba, więc to, wiesz, dupy nie urywa za przeproszeniem, ale nie, no to jest jednak głównie młodzież, to są jednak głównie ludzie tak od 10 lat młodsi ode mnie, co jest super, fajnie, wiesz, bo ja no tak jak mówię, ja niespecjalnie mam, i to też, wiesz, nie chcę zabrzmieć, że ja się strasznie postarzam, bo nie, to absolutnie o to nie chodzi, ja po prostu gdzieś tam nie mam za dużo kontaktu z właśnie gdzieś tam ludźmi o tyle tam młodszymi ode mnie, mimo że i w naszym zespole są, wiesz, przed 30 jeszcze osoby, tak, jak chociażby Adrianek, ale to jest fajne, że poczucie tego, znaczy uczucie tego, że jednak gdzieś tam znajdujemy ten wspólny język cały czas, trochę odmładzające, tak wiesz, działa, nie? Więc to jest miłe na pewno. Więc nie, no ta publika jest różna, trudno powiedzieć. Gdzieś wydaje mi się, że gramy też na tyle zróżnicowanie, ta płyta jest na tyle zróżnicowana brzmieniowo, że i odnajdują się osoby, które lubią gdzieś tam nóżką potupać i tam wiesz, paluszkiem sobie pomachać i z plecakiem pogo zrobić pod sceną, ale też są troszeczkę mocniejsze kawałki, cięższe. Że no właśnie, że ta mieszanina jest dość spora, nie? Że to raczej nie powiem ci, że to są tacy ludzie i koniec kropka, nie? Więc fajnie. A dziewczyny też się zdarzają, czy sami chłopacy? Dużo tak, dziewczyn. Jak mam sobie wyobrazić takiego właśnie odbiorcę twoich tekstów, no niektóre są tam na lochach i smokach, to właśnie widzę takiego chłopaka z liceum, takiego trochę, wiesz, nerda, co zamiast do knajpy woli sobie pograć na komputerze. Że do dziewczyn też to trafia? No trafia. Wydaje mi się, że trafia, bo jest tych dziewczyn sporo na koncertach. I to jest super fajne, no. Nie, tak jak rozmawiamy, to nie chcę powiedzieć, że 50-50, bo wiesz, fajnie by było, jakby podział w ogóle publiki na scenie to było 50-50. No tak w Szczecinie tak na pewno nie wygląda, tak? W innych miastach mogę tylko mówić po koncertach, na których sam gram, więc też wiem, że to nie jest jakaś super grupa kontrolna, ale znaczy miarodajna, ale nie, jest sporo dziewczyn. No gdzieś tam, wiesz, rozmawiamy oczywiście zawsze po koncertach. Wygląda na to, że w jakiś tam sposób to trafia. Nie widzę, że śpiewają, więc jest okej. Okay. Wiesz co, ostatecznie, tak jak mówisz, że kojarzy ci się pewna konkretna osoba z tym, jak tak jest, no to mi się wydaje, że mimo wszystko to są wszystko uczucia dość uniwersalne, nie? Jakby najłatwiej jest trafić w ten trop takiego właśnie nerdzika już z tych filmów, tak jak mówiliśmy, no my też
Zresztą z tego tropu korzystaliśmy, tak, przy pierwszej płycie i jest numer z tekstami z tego, z Zemsty Frajerów, co nie jest najlepszym filmem na świecie, ale gdzieś tam zawsze w głowie był, no i tak stwierdziłem, że to dobrze będzie wykorzystać. No, w Polsce puszczamy dość regularnie kiedyś, nie? Bo tam na Polsacie wielokrotnie powtarzali, jeżeli chodzi o te filmy właśnie z tego nerdowego klimatu. No, to mi się zawsze ten film kojarzy, że to leci w parze z Akademią Policyjną. To jest albo to, albo to. To chyba najczęściej powtarzane. Jeszcze wuja spiał w obie na VHS-ie, więc zawsze jak przyjeżdżaliśmy, to leciało albo jedno, albo drugie. Chwilę już rozmawiamy, ale nie wspomnieliśmy jeszcze, że wydaliście ostatnio nową płytę o wspaniałym tytule Mogłem zostać w domu i grać w gry. Powiedz mi, kiedy dopada cię takie uczucie? O Jezu, prawie za każdym razem, jak wychodzę gdziekolwiek. Nieczęsto ostatnio, nie ukrywam. No, to jest chyba... Jakby to powiedzieć. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy o osobach, do których te teksty trafiają, to właśnie wydaje mi się, że, nie, że to jest takie dość mimo wszystko popularne uczucie, gdzie najpierw czujesz adrenalinę związaną z jakimś wyjściem, prawda, że coś, w końcu coś będziesz robić, a potem tylko czekasz na ten telefon odwołujący to spotkanie, nie? I wtedy już możesz zupełnie bez żadnego problemu sobie po prostu zalec w domu przed tym, przed konsolą, czy kompem, czy czymkolwiek. I no tak. Znaczy w ogóle historia tej, konkretnie tej nazwy tej płyty jest opisana, gdzie zapraszam w ogóle naszego Instagrama, skąd to się wzięło, bo to wszystko się wzięło od zdjęcia, które jest wykorzystane na okładce tej płyty. I to po prostu była kwestia chwili, tak, sporządzenia tego zdjęcia. Koleżanka zrobiła zdjęcie, ktoś spojrzał, od razu powiedział to i to idealnie jakby przypasowało nam i do konceptu, jakby cały koncept płyty, całe to wszystko się od razu wyklarowało, nie? Na podstawie tej tylko jednej miły kolegi, miny kolegi Michała, z którym tak swoją drogą właśnie gramy w tym drugim zespole The Throne. To jakaś fotka z wakacji? Myślałem, że to jakiś taki stokowy kolor trochę. Nie, to jest fotka z wakacji. No mówię, właśnie oryginał tej fotki jest na naszym Instagramie, tam są zapisane te storiesy, więc zapraszam. Ale tak, to było konkretnie, była taka impreza kiedyś tutaj w naszym regionie i teraz sobie próbuję przypomnieć nazwę. Daj mi sekundę. Ja mam beznadziejną pamięć do takich rzeczy. Już wiem, jak mój kolega będzie tego słuchał, Krzysiu, to będzie się ze mnie śmiał strasznie. Woświn Rockfest, o, nad jeziorem Woświno. I to była taka bardzo przyjemna impreza, gdzieś raz graliśmy tam jeszcze z ODC, raz właśnie z Tronem, a teraz tam chyba po prostu pojechaliśmy sobie tak o nad jeziorkiem, bardzo taki przyjemny klimat, gdzie się jechało w sumie tak naprawdę zagrać to jako taka, wiesz, no, z konieczności, ale tak to się całkiem działo nad jeziorkiem i moczyło dupsko. Więc właśnie to zdjęcie to jest, tam z tyłu te cztery osoby to jesteśmy generalnie my, tam jest Paweł, jestem ja, jest Krzysiek, to trochę jest tam wiadomo, trochę pozmieniane, więc tego aż tak nie widać, jeszcze kolega Patryk. Ówczesny basista właśnie tego zespołu drugiego i tak, i po prostu ta cała nazwa, to wszystko się ukształtowało dosłownie w momencie, jak zobaczyliśmy to zdjęcie, więc stąd ten tytuł. Natomiast no, wydaje mi się, że to nie jest, to jest dość uniwersalne uczucie, nie? Jakby ja nie jestem osobą, która specjalnie dobrze radzi sobie w dużych tłumach. A ja jakby nie potrafię znaleźć swojego punktu zaczepienia w takich miejscach. Gdzieś tam raczej wolę siedzieć i słuchać, albo nawet gdzieś się schować po prostu i sobie usiąść. A więc takie myśli są mi dość dobrze znane. Że ostatecznie, no fajnie, chciałem wyjść, tak? Chciałem gdzieś w końcu się do tych ludzi udać, ale ostatecznie to w sumie zostałbym w domu, grałbym w grę, byłoby fajniej, nie? No ale tak już jest. Teraz macie też taki swój moment popularności, że tak powiem, choć nie jest to popularność ekipy Freeza, której jakby na scenie punk rockowej nie da się osiągnąć, ale wiesz, no. W trakcie koncertu już jest trzeci numer, patrzysz na set listę i mówisz, a kurwa, mogłem w tego Baldura sobie pograć, a nie się pchać tym busem 5 kilometrów. Nie, akurat te koncerty to jest ten jeden... Ten moment, gdzie takiej myśli nie mam już, jak już na scenie jesteśmy, to jest dobrze. Wiesz, dostać się na tę scenę i to wszystko dookoła jest trochę gorzej. Jest trochę bardziej męczące, ale nie, no na scenie jest super. No jakby też nasze podejście do grania muzyki jest takie, że
Fajnie jest tworzyć coś w ogóle, tak? No jest ta potrzeba tworzenia po prostu czegoś. No, że padło na muzykę, no bo tylko to umiemy robić, no to tak padło. Lepiej czy gorzej, ale no, niestety tylko to. Ale właśnie zawsze naszym, jakby to, co chcieliśmy robić, to po prostu grać te cholerne koncerty, nie? Gdzieś tam zawsze oczyma wyobraźni sobie, sobie widzisz te scenki, jak ludzie gdzieś tam śpiewają twoje teksty i to był dla nas zawsze największa przyjemność, jaka może być z tego grania. Więc mimo, że nie gramy dużo, to jednak już same te występy to jest coś, dlaczego jednak warto z tych paru leveli nie nabić tego jednego wieczoru, wiesz, się trochę przemęczyć, nie? Wiesz, jak śpiewają, to jest fajnie, ale są też ci wszyscy tacy dziwni ludzie, co wpadają ci na przykład na scenę i krzyczą do mikrofonu, ja roczy, no bo kurwa napierdalać, albo coś w tym stylu, nie? No tak. No to no niestety, no ale to już taki kolory tych koncertów, nie? Chyba. I tak, tak. Ja i tak jestem fanem tych koncertów bez, wiesz, gdzieś tam przy podłodze, na małej scenie, bez barierek, no ale wiadomo, no potem jest rozlewanie piwa na wszystkie efekty i tak dalej, no. No nie jestem fanem tego, tak, takiej bliskości niespecjalnie, no ale wiadomo, bywa i tak. No a teraz to, że jesteś takim zespołem, że tak powiem brzydko, hype'owanym, jakoś ci przeszkadza, że tych ludzi jest więcej, krótsze i tam pchają się, wiesz, pod barierki? Nie, coś ty, ale to wiesz, no, to nie jest jeszcze taki poziom, żeby miał mi przeszkadzać, nie. Nie, znaczy wiesz, no, te koncerty, które ostatnio graliśmy, bardzo fajnie się udały. Ale to też nie była tylko nasza zasługa. Graliśmy w świetnym towarzystwie, tak? Za pierwszym razem graliśmy Weekender z Syndromem, gdzie no jeżeli mówimy o hype'owanych zespołach, no to Syndrom jest zespołem hype'owanym. I absolutnie jakby to jest dla mnie zrozumiałe. Oni piszą świetne piosenki, grają bardzo fajną muzykę. Uważam, że powinni być hype'owani ile się da. Bardzo się cieszę, że teraz na przykład grają na męskim graniu, tak? Na tej scenie Z, nie pamiętam. Super, super. Im więcej takich zespołów gdzieś tam w tym tak zwanym naszym polskim śmiesznym mainstreamie, tym lepiej, nie? Więc my to tam, wiesz, to jest zupełnie inny poziom, nie? Teraz z kolei graliśmy, oczywiście inne zespoły też wtedy grały super, nikomu w ogóle nie oddając, bo w ogóle mieliśmy jakby szczęście do tych składów, no teraz z CF-kami, tak, z Vernoną, z ODC moim starym, no super, to jest jakby w ogóle, wiesz, ja się ogólnie jakby z drugiej strony. Znaczy, powracając do twojego pytania, nie, absolutnie mi to nie przeszkadza, bo to nie jest ten sam poziom. To jest bardzo fajne po prostu. Ludzie faktycznie się bawią, faktycznie śpiewają. To jest super, nie? Jakby zawsze tego chciałem. Wiadomo, że to jest ludzi tam 80 do 150, a nie 300 do 500, tak? Ale to jest absolutnie dla mnie jakby... Nie chciałem nigdy niczego więcej. Jest ekstra, nie? Natomiast... Ojejku, bo chciałem zrobić dygresję o tych koncertach jeszcze. A, bo trochę się baliśmy powrotu do tych koncertów właśnie ze względu na to, że no jednak wiesz, teraz jeszcze my zaczęliśmy, ten ostatni szczególnie Weekender, to już był ten moment, gdzie no umówmy się, koszta teraz tras, no skoczyły, tak? To wiesz pewnie też dobrze, że to już nie jest to samo, nie? Dokładnie, i wiesz, tak... Pagrokas przestał być opłacalny, jak tutaj paliwo kosztuje 6 zł. No, a my wiesz, my jeszcze nie mamy auta, kiedyś jeździliśmy moim gazikiem, to wiesz, to dostawaliśmy 400 na rękę, czy tam nawet 3 jakieś i byliśmy generalnie w domu, nie, bo to za gaz, to zawsze się zwróci. Jasne. Natomiast no, teraz też do tego jeszcze dochodzi cena wynajmu jakiegoś, więc wiesz, no strach był, nie ukrywam, ten finansowy chociażby, więc zobaczyć, że jednak raz, że ludzie, no wiesz, na tyle... Jeszcze im się te koncerty nie znudziły po tym takim wystrzale koncertowym w momencie, w którym ta pandemia zluzowała. Jednak chcieli chodzić, jednak chcieli płacić te no też większe ceny za bilety, żeby zobaczyć powiedzmy, że lokalne mimo wszystko kapele. No super, nie? No jakby ja jestem mega szczęśliwy z tego powodu, że to tak wychodzi. I no, mam nadzieję, że się uda jeszcze parę razy przynajmniej tak zagrać, że to gdzieś tam się zepnie. A jakie jest zainteresowanie płytą generalnie? Chyba okej, wydaje mi się. W sensie, to chyba Peleton musisz o to zapytać, bo my też nie zajmujemy się, nie wiem jak to się też przekłada na sprzedaż i nie wiem czy akurat po tym można mierzyć to zainteresowanie, ale wiesz, no tak jak widzę, do kogo ta płyta trafia, gdzieś tam jak chociażby no ostatnio, co nam wielką przyjemność sprawiło, że Żulczyk zapostował gdzieś, wiesz, u siebie na Instagramie, że mu się płyta spodobała.
że gdzieś to tam właśnie nie jest już tylko w tym naszym jakimś, w tym naszym małym półświatku, tylko gdzieś ona wychodzi poza to, no to no wygląda na to, że to zainteresowanie jest całkiem fajne, nie? To, i oczywiście, wiesz, to dalej nie jest poziom, wiesz, no nie dzwonią do nas ze stacji radiowych, telewizyjnych, nie wiadomo skąd, no ale no, udało się gdzieś tam dograć parę też jakichś koncertów w przyszłości, ten Jarocin też jakoś tak wpadł przyjemnie. To oczywiście też wiele z tych rzeczy to jest zasługa właśnie tego, że mamy w końcu kogoś, kto się nami zajmuje, choć trochę, nie? Bo my wszystko, w zasadzie każdy nasz zespół, każdy nasz projekt, każda nasza płyta wcześniej powstawała zupełnie tylko i wyłącznie jakby po naszej stronie było wszystko, nie? Więc jeżeli no, nie było czasu na to, żeby się zająć jakąś większą promocją, to tej promocji po prostu nie było. A my też nigdy nie mieliśmy jakichś specjalnych dojść, jakichś znajomości, więc o ile ktoś się nie zainteresował, to po prostu ta płyta przechodziła totalnie bez echa, nie? Co też po jakimś czasie stało się szokujące. Więc dla nas było bardzo istotne to, żeby teraz przynajmniej mieć tego wydawcę, taki minimum, żeby ktoś ogarnął za nas te rzeczy, na które po prostu raz, że nie mamy czasu, dwa, że nie mamy, dla się na tym po prostu kompletnie nie znamy. Co zresztą widać po sposobie, w jaki prowadzimy nasze media społecznościowe, bo, no bo wychodzi to różnie, nie? Ale wiesz, no robimy co możemy. Ale nie, no ostatecznie no, ja jestem zadowolony z tego, jaki ona ma odbiór i jakim zainteresowaniem się powiedzmy, że cieszy, nie? No mówisz, że robicie te media społecznościowe tak sobie, ale tak patrząc na zespoły, które są na scenie, to mam wrażenie, że Lochy i Smoki od początku do końca są zespołem, który ma jakiś pomysł na wszystko. O, pozdrawiam kota. Tak, właśnie do mnie wleciał tutaj, więc tak pokażemy. To jest moja kicia. Dzień dobry. Zdjęcie na miniaturkę wybiorę z tego. Dobra, w porządku. Jeszcze raz mógłbym, przepraszam, mógłbyś powtórzyć pytanie, bo mnie ten kot totalnie wybił tutaj. Aha, pytałeś o pomyśle, tak, na wszystko. Tak, bo jesteście zespołem, który ten pomysł ma, bo sam mówiłeś, że ta koncepcja, teksty, no jest jakaś wizja, no nie? Że to nie jest zespół też muzycznie, no nie? Że to nie jest, że jeden kawałek mamy ska, a drugi zróbmy taki bardziej, wiesz, korowy, żeby to też spodobało się innej części publiki, nie? Tylko to jest, płyta trochę sformatowana. Cieszę się, że tak mówisz, bo my mieliśmy właśnie, troszeczkę się obawialiśmy, że ona jednak jest troszeczkę postrzelona w różnych kierunkach, więc dobrze, że jednak nie tego tak nie odbierasz. Ten koncept jakby, to też nie jest tak, że my to wszystko jakoś strasznie planujemy. Ja jakby przynajmniej, wiesz, no ja też teraz przy tej płycie też byłem odpowiedzialny jakby za warstwę graficzną, więc dla mnie to jest akurat istotne też jako dla odbiorcy, nie? Że jeżeli już coś biorę do ręki, to że to wszystko jest ze sobą spójne w jakiś sposób, nie? Że okładka okładką, ale żeby to w środku też wszystko jakoś współgrało, że jeżeli już tak, no to też te grafiki promocyjne, to wszystko, żeby to wszystko jakby stanowiło jedną całość, nie? Że jak spojrzysz na jakiś element, gdzie nawet nie ma nic napisanego, to po prostu już wiesz, że to jest to. Więc to o takich rzeczach faktycznie gdzieś tam myśleliśmy i staraliśmy się, żeby to było jakoś w miarę spójne, nie? Natomiast to też nie do końca jest tak, że my mamy jakiś super pomysł na to. Ostatecznie czy sposób, w jaki piszemy muzykę, czy sposób, w jaki piszemy teksty, czy cokolwiek innego, to nie jest tak, że właśnie za tym jest jakiś większy plan, nie? Na pewno tekstami, wiesz, z tekstami to akurat jest tak, że głównie ja piszę teksty, chociaż potem też nad nimi siedzimy, trochę je zmieniamy. I jakby one są, powiedzmy, że spójne, też dlatego, że ja nie za bardzo potrafię inaczej pisać. To jest jakby wszystko, wiesz, takie karty mam rozdane, takimi kartami gram, nie? Raczej jestem za słaby w to, żeby nagle stwierdzić, że teraz pójdę w tym kierunku, będę pisał tylko o tym i to będzie takie i takie, nie? Jakichś nowych światów nie tworzę przy tym. Potrafię po prostu raczej dość bezpośrednio pisać o pewnych konkretnych rzeczach i to się, dlatego to tak wygląda, nie? I dlatego to też de facto sprawia wrażenie spójności. No. Życie z nami gra w pokera. Raz nam daje, raz odbiera. Jak śpiewał Bradley, nawiązując do tych kart, o których wspominałeś. Mm-hmm. Wspominałeś też o Peloton Records i o to też chciałem cię tutaj zapytać. Wchodząc na stronę na Facebooku w Peletonu mamy takie fajne zdanie. Niezależny label, któremu zależy. Jak wygląda ta wasza współpraca i na czym mu tak faktycznie zależy? Zależy na tym, żeby te zespoły
takie z tej polskiej dupy, alternatywnej generalnie, żeby z tej dupy wyszły. I to mi się bardzo podoba, wiesz, ja z chłopakami z peletonu wcześniej się jakoś super mocno nie znałem, poza tym, że wiesz, no ja jestem fanem Zwidów akurat, bardzo lubię te zespoły, w których grają, czy Zwidy, czy Hanako. Parę razy się gdzieś tam na trasie spotkaliśmy, oni też w Szczecinie grali, to zawsze sobie porozmawialiśmy, ale to raczej, wiesz, raczej mamy wspólnych znajomych, niż sami byliśmy jakimiś tam dobrymi znajomymi, więc nasza pierwsza rozmowa odnośnie tego, na jakich warunkach mielibyśmy sobie zagrać, sobie razem współpracować i ich jakby przekazanie tej swojej misji, to mi się bardzo spodobało. Bardzo mi się właśnie podoba to podejście, że wiesz, oni głównie łapią zespoły, które powiedzmy, że tak na takiej tej scenie niszowej by sobie dobrze radziły całkiem, wydaje mi się, gdzieś tam po skłotach grając i tak dalej, ale też sami czują, że to chyba nie do końca tylko o to chodzi, nie? No bo ile można grać na tych samych skłotach, tak? Ile razy można grać te same, tak naprawdę te same zestawy koncertów w tych samych miejscówach. Jednak większość z tych zespołów ich w tym całym rusterze, to wydaje mi się, że ma troszeczkę większe ambicje, nie? I to wcale nie znaczy, że od razu wszyscy chcą o Fryderyki walczyć, bo to jest raczej totalnie nie ten klimat, nie? Ale że po prostu no, wszyscy jakby podchodzimy chyba do tego w ten sposób, że nie ma się czego wstydzić. Że może i gramy, wiesz, powiedzmy, że no po sobie teraz powiem, jakby po naszym projekcie, że może to nie do końca jest jakieś zupełnie czyste, tak? Tam są jakieś fałsze i to jest wszystko, no jest takie, jakie jest, na co by dużo mówić, ale to wcale nie znaczy, że to nie może gdzieś, wiesz, być do jakiejś szerszej publiczności, że to nie może być zagrane w radiu, że to nie może być promowane w taki sam dokładnie sposób i z takimi samymi środkami, no ze środkami to może nie, ale z podobnymi środkami i z podobnymi możliwościami, jakie trochę większe zespoły, nie? I to jest podejście, które jest mi bardzo bliskie i bardzo mi się zawsze podobało właśnie u nich. Więc dlatego bardzo się cieszę, że generalnie ta współpraca się rozpoczęła i mam nadzieję, że jeszcze coś z nich wyjdzie. No jesteśmy chyba oboje zadowoleni, nie? Znaczy oboje, w sensie i my i oni jesteśmy zadowoleni jak na razie z tej współpracy, więc tak. To chyba o to chodzi właśnie, że im zależy. No, nam bardziej zależało na tym, żebyśmy mogli przestać skupiać się na tym wszystkim, co jest dookoła muzyki. No bo wiesz, to jest fajne, jak masz tam 20 lat i masz na to czas, nie? Żeby gdzieś tam pisać te maile do ludzi, żeby się zajmować tym jakimś promowaniem. No teraz, wiesz, teraz po prostu to się wszystko rozbija o to, że czasu na to nie mamy, nie mamy jakichś specjalnych dojść. Chłopaki są dużo bardziej ogarnięte w tym temacie. Do tego dają nam bardzo dużą, wiesz, dla mnie jest ogromną frajdą, że ja w ogóle nie musiałem się, tak jak zawsze przy poprzednich, przy większości poprzednich wydawnictw, w ogóle się nie musiałem przejmować tym, żeby tym, gdzie to będzie drukowane, gdzie to będzie, czy to będzie tłoczone, czy to będą CDR-ki, gdzie koszulki wydrukuję. Ja generalnie też, wiesz, ja miałem zawsze o tyle łatwiej, że jak gdzieś tam teraz pracuję może i bardziej powiedzmy, że w poligrafii, w druku wielkoformatowym, ale parę lat ładnych pracowałem w sitodruku, więc te koszulki gdzieś tam zawsze się drukowało. No i jakby nie bez powodu ja się tym zajmowałem, po prostu miałem dojścia, że tak powiem, nie? Ale teraz nie muszę się tym w ogóle przejmować, jakie kolory dobrać nawet, wiesz, bo to no wszystko było w zasadzie na naszych ramionach, na naszych barkach. No to jest super uczucie, nie? Że tak naprawdę rzucamy tylko jakiś koncept. Na przykład teraz już pracujemy nad kolejnym jakimś takim wydawnictwem mini, powiedzmy. To gdzieś tam tylko rzuciliśmy pomysł, że słuchajcie, może zrobimy to tak. To od razu w zasadzie, no jasne, jasne, robimy. Super, ekstra, to zrobimy to taki tak, nie? Więc to jest bardzo fajny feedback od razu. Co jeszcze mogę o tym powiedzieć? Kurczę, jedna myśl mi uciekła a propos właśnie tej współpracy i tego, co tam sobie poplanowaliśmy. To co się wokół tego też wiąże, nie? Że zawiązało, czyli kontakt z tymi zespołami, które też są w stajni, nie? Że czy jakieś wspólne koncerty, czy no grupkę mamy, wiesz, tam każdy gdzieś tam pisze, co umie, tam są chłopaki też, które, dziewczyny, które zajmują się właśnie fotografią i kręceniem tych klipów, nie, gdzieś tam graficzne jakieś rzeczy, więc fajnie, że to wszystko jakby, cały ten nasz świat gdzieś tam rozsiany po różnych miastach, tak fajnie spaja, nie, i tak fajnie właśnie przybliża to nas wszystkich do siebie, więc no to jest super. Bardzo polecam. Jakby ktoś się zastanawiał, gdzie się wydać. A to też muszą się te zespoły wpasować w pewien taki klucz, bo też jak mówiłeś, że one
Może są różne, może reprezentują różne gatunki, ale jakieś tam części wspólne ze sobą mają. No jasne, ja też, wiesz, tak powiedziałem, że jakby się ktoś wydało, to oczywiście nie tylko zależy od zespołu, to zależy też od nich, żeby chcieli z nimi współpracować, nie? No, to zdecydowanie. Ale, tak, tak. Ale no mówię, no, z mojej perspektywy to jest teraz, no co najmniej, nie powiem, że najciekawsza, chociażby dlatego, że aż tak dobrze nie znam sytuacji na rynku. W zasadzie poza nimi jestem w stanie wymienić tylko koty. Koty Records, które akurat też bardzo lubię i większość zespołów z tej stajni do mnie trafia, to na pewno właśnie, no mówię, no nie, może nie najlepsza, ale jedna z najciekawszych praktycznie takich alternatywnych wytwórni w Polsce na bank. Trzeba obserwować, bo wiesz, Mystic też kiedyś zaczynał od black metalu, a to gdzie jest teraz? No właśnie, no właśnie. Bardzo dobry przykład. Wspominałeś o tym Jarocinie. Czy to jest to wyjście z dupy, o którym też mówiłeś wcześniej? No nie wiem, zobaczymy. Się okaże. Się okaże. No jakby my sobie też przy nagraniu tej płyty powiedzieliśmy, tak wiesz, w ramach zespołu, że chcemy po prostu grać jak najwięcej. Nieważne gdzie, nieważne, no, ważne, nieważne z kim. W sensie, że może nie aż tak się trzymać tej naszej banieczki, którą graliśmy zawsze i którą znaliśmy zawsze, nie? Czyli jak Jarocin, wiesz, ja nie ukrywam, ja nie byłem w życiu na Jarocinie. Jak zadzwonili, no nie zadzwonili akurat, no, ale powiedzmy, że jak zadzwonili na stacjonarny, to wiesz, nie zastanawialiśmy się nawet, od razu byliśmy na tak. Wiesz, to, no, po prostu totalnie zmieniliśmy jakby swoje podejście do tego grania i do grania w ogóle koncertu, do pokazywania się. Jak podejrzewam, że w tym momencie nawet jakby jakieś juwenalia się skapnęły, to by nie było takiego problemu. A wiemy, jakie jest gdzieś tam na tym w tej naszej bańce podejście do tego, prawda? Ale wiesz, czy to jest to wyjście? No nie wiem, znaczy wiesz, no na pewno fajnym sygnałem jest to, że to wyszło tak totalnie naturalnie, że oni sami się zgłosili, sami się zapytali, czy bylibyśmy chętni. Bez uczestniczenia w jakichś tam konkursach, gdzie trzeba, wiesz, prosić znajomych o głosowanie, gdzie jakby no, absolutnie nie oceniam zespołów, które w tym biorą udział, aczkolwiek sam nigdy nie byłem tego fanem. No, podejrzewam, że nikt tak naprawdę nie jest, ale czasem to jest na tyle fajna opcja, że po prostu trudno zrezygnować, nie? Więc to jest jakiś sygnał, że gdzieś tam to granie nam wychodzi na tyle, powiedzmy, jest na tyle szerokie sieci zapuściliśmy, tą płytą, tym albumem, że udaje się właśnie wyjść do ludzi bardziej. No i zobaczymy, co dalej, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No jesteśmy, nie ukrywam, podekscytowani tą opcją. A przygotowujesz się w jakiś specjalny sposób? Nie wiem, wbijasz ćwieki do papy albo tam włosy na irokeza zapuszczasz? Tak. Krótko odpowiem, tak. Nie, no wiesz, to teraz no, umówmy się, ten Jarocin, to już tylko z nazwy, nie? Jest taki, no tak, mało już tam takich kapel typowo punk rockowych. A owszem, tam nie wiem, czy Deserter będzie w tym roku, ale to też chyba będzie. Jestem bodajże warszawskie, które ja akurat tam słyszałem tylko dwa numery tego, ale mi się podoba. Co tam jeszcze jest takiego? No z tych starych to Moskwa, tak? Która no, teraz pod MKWA chyba bodajże. Tą nazwą. Ale to też nigdy nie była moja bajka, więc no. Moskwa na żywo, super. Tak? No ja nie wiem, ani nie widziałem, ani nie słuchałem też nagrań, więc nie będę się wypowiadał. Natomiast no fajnie, że CF-ki grają, chociaż chyba akurat innego dnia niż my. Więc to o tyle wiesz, blisko nam do kogoś przynajmniej. Chciałbym ci jeszcze zagadnąć o te klimaty RPG. No jasne. No bardziej siedziałeś w takim komputerowych wersjach typu Baldur's Gate, czy też analogowo grywałeś sesję? Bardziej w komputerowych, aczkolwiek no grałem, tylko że wiesz, to jest takie granie, mieliśmy tam na osiedlu taką ekipę, trzy osoby, tam cztery max, z którą regularnie graliśmy w Warhammera, w fantasy, jak zresztą chyba najbardziej popularny swego czasu system w Polsce, to był Warhammer właśnie. Jedyny słuszny, dodam, bo też grałem w Warhammera akurat. Też trochę w Cyberpunka gdzieś tam próbowaliśmy, czy Zetkul, ale Warhammer to jednak to był ten najbardziej klasyczny. Tak. Ale i też najłatwiej dostępny mi się wydaje, bo też teraz
tak sobie myślę, to no jak już Empika otworzyli, to pamiętam, że ten cyberpunk właśnie był w Empiku zawsze, bo pamiętam, że chodziłem oglądać, nie pamiętam jak się nazywał ten dodatek, ale to był dodatkowy taki dodatkowy podręcznik z tymi wszystkimi wszczepami, z tymi wszystkimi rzeczami dodatkowymi, które mogłeś mieć. Nie, w Cyberpunk akurat grałem z moim dużo starszym kuzynem, jak jeździłem do niego do Poznania i byłem zdecydowanie za głupi na jego scenariusze, bo zawsze to się kończyło po 10 minutach moją bardzo krwawą śmiercią, ale to był tego typu klimat, więc do Cyberpunka też mam gdzieś tam jest w moim serduszku. Ale nie, ale tak to zdecydowanie to był Warhammer. Nie mieliśmy gdzie grać, to graliśmy na klatkach, nawet wiesz, tak jak dzieciaki gdzieś tam w klatce obok piły browary, a my graliśmy Warhammera, no ale tak to wyglądało. Przykro mi. Znaczy nie, no te browary gdzieś tam później też były, nie? Ale wiesz, no dobrze to wspominam, nie? Niczego nie żałuję. Było jak było. No. Ale wiesz co, ja wiem jedna rzecz, jeżeli chodzi o te gry. Jaką postacią grałeś? No wtedy to był zawsze krasnolud. Zawsze krasnolud. Krasnolud, barbarzyńca, krasnolud, wojownik, albo ten łowca troli, tak? Już zapomniałem, jak się nazywał ten z tym czerwonym. Że ja tak samo, no i jeszcze mam tutaj taką pamiątkę z tych czasów, bo jak w bitewnego Warhammera nie grałem, to zawsze te krasnoludy chyba najbardziej punk rockowe mi się wydawały. Nie? Bo no tak. One też z irokezami, to wiesz, jak Wolfie z Exploited, nie? No właśnie, no. Ja z kolei też w bitewniaka w życiu nie grałem, ale ostatnio zacząłem sobie 40, nie wiem na ile to widać, chyba nie za bardzo. Zacząłem sobie, wiesz, przez pandemię po prostu nowe hobby każdy znalazł, to ja też sobie zacząłem plugawych marinesów malować. Ale no tak oftopując. Ale nie, generalnie więcej na komputerze. No, pierwszy Baldur's Gate pamiętam jeszcze w wersji pudełkowej. Pamiętam, że miałem dysk 2 giga, a gra zajmowała chyba prawie równe 2 giga. Więc musiałem przeinstalować, żeby mi ta gra w ogóle poszła. No ale tak, ale od tego zaczęła się wielka miłość w zasadzie. Baldur's Gate, potem dwójka już mniej, bo niestety był moment, gdzie ja byłem bezkomputerowy. To mi akurat właśnie pamiętam, że nie poszło, ale Dolina Lodowego Wichru, jedynka i dwójka, to tak, to bardzo długo w te gry. Falloutik 1-2. Więc raczej ta pecetowa strona. No. Ja też, wiesz co, ja generalnie u nas jest też taki, powiedzmy, że podział. Krzysiu, nasz perkusista, do dzisiaj gra bardzo dużo w Baldura. Jest zresztą taka wersja, taki mod chyba, który łączy Baldura 1 i 2 razem z dodatkami z Icewind Dale. To jest taki jeden ogromny świat, więc on to cały czas ciśnie. Z kolei Pawełek, mówię tak zdrobniale, Paweł, no, gitarzysta nasz, też jeszcze niedawno prowadził sesję, on jest całkiem fajnym mistrzem gry w D&D, także gdzieś tam cały czas próbujemy, natomiast mój problem jest taki, że ja gdzieś tam z latami totalnie nie jestem w stanie już się, mam ogromny problem, żeby się wbić w jakąś postać, więc dlatego już może teraz nie gram tak jak kiedyś, aczkolwiek ostatnio mocno patrzę na te systemy wszystkie, które wychodzą, te OSR, jakieś dungeon crawlery i tak dalej i myślę, żeby się gdzieś to wbić z powrotem. Na razie sobie paragrafówki sprawdzam lovecraftowskie i no nie wiem, może kiedyś jeszcze powrócę, zobaczymy. Przełamie się. Wiesz, nigdy nie jest za późno, znam ludzi po 40, którzy dalej grają w Warhammera. Jasne, wiesz, ja też ostatnio kupiłem podręcznik do Jagodowego Lasu, żeby synowi prowadzić sesję. Zobaczymy, jak to będzie, bo on akurat ma taki, wiesz, powoli tam kończy zaraz 5 lat i no lubi już teraz sobie bajdurzyć, nie? Jakieś wymyślać historyjki najróżniejsze, więc gdzieś tam próbuję go też, wiesz, znaleźć taki, gdzieś tam go ściągnąć na tą stronę nerdowską. No zobaczymy, no na razie w karcianki go niestety nie wciągnę, bo to jeszcze nie ten wiek, ale od czegoś trzeba zacząć. Czyli mówisz, że przychodzi z piłką, mówi, tato, pograj, a ty schowaj to, gramy tutaj w Baldura. Nie, aż tak to nie, jeszcze. Tak to nie, znaczy jak jest czas na kopanie piłki, to jest czas na kopanie piłki, wiadomo. No to też warto dać dzieciakowi wybór, co on będzie chciał robić faktycznie. Dokładnie tak. Zaczęliśmy od tego Happy Sadu, czy jest polskim Wizerem, więc na koniec mam trochę inne pytanie. Czy Lochy i Smoki to Krzysztof Gonciarz polskiego punk rocka? A czemu akurat Gonciarz?
Gonciarz sporo mówi właśnie o takich rzeczach, które przeżył przez lata. Nie? Ma ten swój wizerunek takiego wrażliwego chłopaka, otwarcie mówi o terapii, o swoich problemach z wiarą w siebie i tak trochę mi się to gdzieś skojarzyło. Jeżeli pod tym kątem, może myślę, że tak, wiesz, to nie jest tylko Gonciarz, który mówi ostatnio jakby więcej o zdrowiu psychicznym w ogóle, nie? To też jest jakby, my też jakby nie jesteśmy jedyni, nie? Jakby to jest nasz punkt zaczepienia jakiś, jakby no, jeżeli coś tam mamy sobą reprezentować, to powiedzmy, że to jest to, jakby jakieś zachęcanie, sami o tym mówimy, ja o tym piszę, więc gdzieś tam po prostu w ten dyskurs się na tyle, na ile możemy ładujemy, no bo też my nie jesteśmy specjalistami, wiesz, absolutnie to nie o to chodzi, ale jakby tylko po to, żeby po prostu zwrócić pewną uwagę na pewne rzeczy, które przez lata były pomijane, nie? Szczególnie ta wrażliwość, no zwróciłeś uwagę, że Gonciarz jako chłopak, nie? No faktycznie ta wrażliwość od tej strony męskiej też trochę bardziej była pomijana, wydaje mi się. Natomiast, no wiesz, też wydaje mi się też, że w ostatnich latach to coraz więcej się o tym mówi. Może ja jestem w jakiejś też bańce tego, nie? Bo gdzieś tam trafiają do mnie różne, czy na Instagramie, czy na Facebooku, co chwila widzę, że ktoś tam czy o terapiach, czy o najróżniejszych tapsach, jakimi się posiłkuje, czy coś, że od razu to pisze, nie fetyszyzując tego w ten sposób, że ojejku, jestem taki smutny, ale mi źle i to jest takie fajne, że mam deprechę, bo to był taki moment, to chyba już nie jest tak popularne, ale te całe memy, cała, wiesz, cała estetyka memiarstwa takiego samobójczego, która no, mi niespecjalnie podeszła akurat. Nie wiem, czy to jest taki fajny klimat, ale może to po prostu nie dla mnie. I nie fetyszyzując też tych tapsów, nie? No bo przecież, wiesz, to wszystko, jak nie wiem, no jakieś, to chyba bardziej jest... No może się wygłupię mówiąc tak, ale to chyba bardziej jest takie raperskie, nie? Że gdzieś tam jakiś ksanacik, jakieś coś, nie? Bierzemy sobie, tylko w takich klimatach się z tym spotkałem, dlatego o tym wspominam, ale też nie jestem, nie chcę wyjść na jakiegoś znawcy w tym temacie, tylko po prostu właśnie zamiast fetyszyzowania po prostu mówienie o tym, tak? Że to jest jakiś tam aspekt tego, że jesteśmy ludźmi, że niektórzy sobie radzą z pewnymi rzeczami lepiej, niektórzy gorzej. Że o tym się mówi chyba coraz więcej, nie tylko my. I to jest fajne, nie? Więc jeżeli pod tym kątem, to tak, słuchaj, szczerze mówię, i jeszcze pod kątem japoniofilii jesteśmy polskim Weebu Gonciarzem. Znaczy nie polskim, bądź polskim. Muzycznym, punkowym niech będzie. No, jak wspomniałeś już o tej Japonii, to macie też jakieś zapytania, żeby gdzieś za granicę pojechać i pograć? Nie, kompletnie nie. Nie, ja się, tak jak patrzę, gdzie ktoś słucha, to coś tam się w Stanach zdarzy i to chyba przez Instagram, wydaje mi się głównie, gdzieś tam trafiamy. Zresztą parę osób ze Stanów napisało do mnie już parę razy z prośbą o przetłumaczenie tekstu. Przepraszam, co było bardzo miłe. Ale nie, jak na razie niespecjalnie. No, Czechy, chyba się Czechy pojawiły, żeby tam gdzieś zagrać, no, ale to akurat... Nie liczę tego, że to jest jakaś, wiesz, to mówisz o Japonii, nie? No to w tym kontekście, no to trochę inna zagranica, prawda? Natomiast byłoby fajnie. Ja nie wiem, jak to jest, czy faktycznie zespoły śpiewające i grające w swoim własnym języku tak chętnie są gdzieś tam brane poza granicę. Jakby my dość świadomie z tego... Znaczy, może tak jest, może jak zaczniemy grać jeszcze, wiesz, dużo lepiej, gdzieś tam nam ten fame podskoczy, to może się posypią jak z rękawa nagle te... propozycje. Tego zdecydowanie teraz jeszcze nie było, ale my też dość świadomie podeszliśmy do tego w ten sposób, że nawet jeżeli te nasze polskie teksty miałyby cokolwiek nam, jakiekolwiek możliwości podcinać, podbierać, że tak powiem, to i tak wolimy jakby, żeby to tak wyglądało, jak wygląda teraz, niż cokolwiek zmieniać. Dzięki wielkie za rozmowę, miło było poznać i wszystkiego dobrego życzę Wam z nową płytą i koncertami. Dzięki wielkie, wzajemnie. Miło było poznać swojej miłej niedzieli, wieczór. Jeśli podobała Wam się dzisiejsza rozmowa, dajcie suba, łapkę w górę, udostępnijcie link. Cokolwiek, wszystko pomaga. Dzięki, cześć.